Cześć kochani, dzisiaj przepis na oryginalne rosyjskie zefiry, czyli takie owocowe pianki marshmallow. Zapraszam! Zefiry to chyba najbardziej popularny deser w Rosji. U nas zdobyły miano takich owocowych, pysznych, domowych marshmallow, czyli takich pianek. To, na czym bazują się zefiry, to pire owocowe. I można je zrobić tak naprawdę z każdych owoców. Ja już tutaj wcześniej sobie przygotowałam pire z leśnych owoców. Całą gramaturę oczywiście macie w opisie filmu. I żeby uzyskać 125 g takiego pire, użyłam mniej więcej 250–230 g mrożonych owoców leśnych. Je zagotowałam, zblendowałam i przesiałam, przecedziłam przez sito, pozbywając się wszystkich skórek i pestek. I właśnie na takim pire będziemy pracować. Wrzucamy pire do garnka. Do pire musimy dodać cukier. Niestety zefiry są bardzo słodkie, więc nie będą fanami tych deserków osoby, które nie lubią zbyt dużej ilości cukru, ale nie możemy w tym przepisie zmniejszać ilości cukru, ponieważ tutaj będziemy pracować na białku, czyli na takiej a la bezie i na syropie cukrowym. Tutaj musi być idealna ilość cukru, żeby to się wszystko ładnie ubiło. I wszystko razem podgrzewamy do momentu rozpuszczenia się cukru. Cukier już się rozpuścił i teraz z powrotem mus przelewam do miseczki, bo musimy go teraz schłodzić. Musimy poczekać, aż on się wystudzi i dopiero wtedy będziemy mogli go ubijać z białkiem. Pire z owoców leśnych już jest schłodzone. Do misy miksera wlewam teraz to pire schłodzone. I do tego pire dorzucam jedno białko z jajka o rozmiarze L. Teraz musimy wszystko ubić. Tak, zdziwicie się, to się będzie ubijać i będzie wyglądało jak beza. Także ta masa tutaj będzie się ubijała około 10 minut. To musi być bardzo sztywna piana, jak na bezę. A w międzyczasie my zajmiemy się syropem. Do syropu idzie cukier, woda i agar. Słuchajcie, w tym przepisie nie można agaru zastąpić niczym. Sorry, nie użyjecie tu żelatyny, agar musi być. Dlaczego? Dlatego, że agar tężeje już w bardzo niskiej temperaturze. Bardzo wysokiej temperaturze, sorry. Żelatyna tężeje w lodówce, natomiast agar już w temperaturze pokojowej zastyga. Dzięki temu mamy tą taką piankową konsystencję i to ten agar wiąże te zefiry, więc agar musi być i nie próbujcie go zastępować. To również ląduje w syropie. Syrop będziemy podgrzewać na średnim ogniu, on będzie Wam się pienił, on może Wam się pienić, wtedy go możecie delikatnie przemieszać. On musi osiągnąć temperaturę 110 stopni, ale ja Wam dzisiaj pokażę, jak rozpoznać konsystencję tego syropu bez użycia termometru, ponieważ nie każdy z Was go ma. Tu ubijamy, a tu pilnujemy syropu. Masa już się ubiła i syrop ma idealną konsystencję. Zobaczcie, on spływa z łyżki i zakończa się takim bardzo długim szpicem, jak sople lodu zimą. Więc taką konsystencję ma mieć ten syrop. Możemy dolewać teraz syrop do naszego pire z białkiem. Zmniejszam obroty miksera na średnie, a później będę je zwiększać na maksymalne. Po dodaniu syropu zwiększamy obroty miksera na maksymalne. Masa musi się całkowicie wystudzić. Poznacie to po tym, że miska już nie będzie taka ciepła od syropu cukrowego. Beza ubita, masa na zefiry jest gęsta, lśniąca, pachnie leśnymi owocami. Musimy ją teraz wyszprycować. Ja używam takiej tylki ozdobnej, z której wychodzi róża. Odpowiednikiem tej tylki jest chyba Wilton M1, o ile się nie mylę. Używajcie dużych tylek do zefirów, bo one są najładniejsze, jak są wyszprycowane właśnie takie duże te róże. Dobra, przekładamy. Z tej proporcji powinno Wam wyjść około, myślę, że około 20 zefirów, takich większych. takich róż, co po złożeniu ich, bo później się je składa, daje około 10 takich dużych. Zawsze początek wyciskam odrobinę do miski. Lecimy z tym. Voila! Tu jeszcze trochę mi zostało, więc resztę docisnę na kolejnej blaszce na papierze. I teraz zefiry zostawiamy właśnie tak jak są, w temperaturze pokojowej. Minimum 6 godzin, najlepiej 24 godziny. One właśnie dzięki zawartości tego agaru robią się takie piankowe. A później jak minie ten czas, to Wam pokażę co dalej. Zefiry chyba są gotowe. Ja miałam tylko 6 godzin, więc zostawiłam je na 6 godzin, ale ponoć najlepsze są po całej dobie. Zobaczcie jak one stężały. Ja dotknę teraz palcem, jakie one są piankowe. Nie przyklejają się do palca, a to jest taka pianeczka śmieszna. Dobra, musimy je teraz posypać cukrem pudrem. Tak robi się w Rosji. Posypuje się je cukrem pudrem i łączy później ze sobą. I teraz odlepianie. Ja się boję. O Boże, jaka to jest pianka! I teraz można je zlepić ze sobą. I są takie różeczki. Ja przerwę jedną, teraz na bliskim. Panie operatorze, skup się, bo teraz jest bardzo ważny moment. Ja teraz przerwę jedną, żeby pokazać Wam konsystencję w środku. Uwaga. Widzicie tą piankę? Turbo słodkie. Nie wiem, jak Rosjanie są w stanie to jeść, bo ja całego bym na pewno nie zjadła, ale konsystencję ma naprawdę jak pianki marshmallow. Niesamowite. W Rosji nigdy nie byłam, więc nie mam pojęcia, jak powinny smakować takie prawdziwe zefiry. Ale mam nadzieję, że oryginalny rosyjski przepis odzwierciedla ich tutaj smak. No powiem Wam, że jestem mega w szoku, bo ta konsystencja i struktura i to złamanie smaku owocami leśnymi, mimo że są bardzo słodkie, na pewno wielu osobom zasmakują. I pamiętajcie, że takie zefiry możecie zrobić z każdych owoców. Z truskawek, z malin, z porzeczek, z agrestu, z jabłek nawet. W Rosji często robi się z jabłek, więc kombinujcie. Jeśli podobał Wam się mój przepis na zefiry, a tak naprawdę nie mój przepis, tylko oryginalny rosyjski przepis, który Wam tutaj pokazałam, dajcie łapkę w górę, kliknijcie suba, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A jeśli szukacie innych międzynarodowych inspiracji, to będą one tutaj.